niedzielę 30 stycznia sala Domu Ludowego w Szalowej była miejscem koncertu organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej. Był to ostatni występ kończący radosny czas kolędowy. Drodzy Państwo, koncertem w Szalowej w Wiejskim Domu Kultury zakończyła się trasa koncertowa zespołów Gminnego Ośrodka Kultury. Trasa z pięknym programem, który zawiera w sobie kolędy i polskie pastorałki. Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim wykonawcom, chórowi mieszanemu pod dyrekcją pana Jana Wypaska, Orkiestrze Dętej z Łużnej, również pod dyrekcją pana Janka, Orkiestrze Dętej z Szalowej, zespołowi Krypt 47, zespołowi Mała Generała Paczka, zespołowi gitarzystów oraz solistom, Kubie Marszałowi oraz Sylwii Marszał, o Magdalenie Brataniec, która tak pięknie uświetniała również nasze koncerty. Dziękuję najserdeczniej, jak potrafię, wszystkim Państwu, którzy żeście nas zechcieli oglądać, którzy tak licznie przychodziliście na nasze koncerty. Dziękuję pięknie w imieniu wszystkich wykonawców i zapraszam za rok. Jestem pewny, że będzie równie pięknie. Do zobaczenia.